Witam serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem również będzie to film dotyczący przebiegu działań wojennych, tak? Ale nie wojny izraelsko-arabskiej, ale drugi mój konik, tak? Czyli pierwsza wojna światowa, w tym przypadku, jak widać wyraźnie, bitwa nad Marną. Będę bazował na swojej własnej książce, tak? I głównie oprę się na swoich mapach, które przygotowałem dla niej. Mam nadzieję, że będę w stanie przedstawić tę bitwę w ramach tego krótkiego filmu zarówno interesująco, jak i merytorycznie. Także nie ma co przedłużać. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o plany wojenne, to termin plan Schlieffena słyszał pewnie każdy. Przy czym historycy się spierają, czy on w ogóle istniał. To znaczy, istniało coś takiego jak plan Schlieffena i to jest, nie ulega wątpliwości. Natomiast spór idzie o to, czy on był planem operacyjnym obowiązującym w armii niemieckiej, czy nie. Sam znam trzy publikacje na ten temat. Gerhard Ritter, Der Schlieffenplan, o ile dobrze pamiętam. Potem Terence Zuber, Inventing the Schlieffenplan. I ostatnio wyszła, ostatnio parę lat temu, wyszła zbiórówka niemiecka, między innymi z artykułem właśnie Terence'a Zubera na temat planu Schlieffena. Tak, zagadnienie jest bardzo szerokie. Tutaj mogę jedynie w paru słowach to streścić. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie będzie w miarę przejrzyste, tak, zrozumiałe, a jednocześnie tą całą wiedzę jakoś skomasuje. Otóż, to co napisał Schlieffen, zachowało się w jego prywatnych notatkach. Zawierało tam jednostki, których nie było w planach mobilizacyjnych, a nie było ich nawet w rozwojowych planach mobilizacyjnych. Tak? To znaczy Niemcy nawet nie chcieli mieć takich rzeczy. I wydaje mi się, że z tej racji było to raczej coś jak czego bym potrzebował, żeby zdobyć Francję, niż jak zdobyć Francję tym, co mam. Tak mniej więcej, tak? Oczywiście ten plan Schlieffena, tak, potem dostał Moltke młodszy, który musiał coś z tym zrobić i mniej więcej według tego Niemcy funkcjonowali, a całą klęskę, znaczy całą winę za klęskę w I wojnie światowej, tak, zrzucono na Moltkego, że on plan Schlieffena zepsuł i dlatego nie wyszło, a plan Schlieffena był taki genialny, gdybyśmy go skorzystali, to na pewno byśmy wygrali. No i teraz się temu chwilę przyjrzyjmy, tak. Tu widzimy, ładnie idą pierwsza, druga i trzecia armia niemiecka, tak, to potężne prawe skrzydło, które pierwotnie miało mieć 7 ósmych sił, potem trochę to Moltke osłabił, tak? Natomiast to miało iść, jak widać sobie, tędy, tak? I ominąć Paryż, który znajduje się o tutaj i pójść dalej tu, żeby zniszczyć armię francuską, która w tym czasie zgodnie z założeniem Schlieffena miała próbować wedrzeć się do Alzacji i Lotaryngii. No i teraz mamy problem, tak? Ponieważ jak ta cała armia szła tu, tak? Ile tu może być linii kolejowych, żeby zaopatrzyć te wszystkie korpusy, tak? Z których tutaj 10, tutaj miało być 6, a jeszcze następne miały iść tutaj dokonać tego zniszczenia, tak? Tu byłoby wąskie gardło, przecież Paryż, tak, jest taki pajączek, jak się spojrzy na mapę linii kolejowych, wszystkie prowadzą do Paryża, tak, ale nie ma wystarczająco tutaj do przewożenia, tak, zaopatrzenia, jedzenia, amunicji, tak, żeby tą całą armię tutaj zgromadzić, także to jest, każdy to widział, tak, tą wielką strzałę obchodzącą Paryż i spojrzałby na mapę linii kolejowych we Francji, no to w tym momencie zrozumiałby, że tutaj jednak jest pewien problem, tak? Także Niemcy rzeczywiście ten problem mieli, no ale to się okazało dopiero, że tak powiem, w praniu w tej bitwie. Natomiast Francuzi wymyślili coś zupełnie innego. Generalnie tak zrealizowali to, co chciał Schlieffen, ale zanim do tego doszło, to był szereg planów. Tak pamiętamy, wojna 1870-71, klęska Francji, więc Francuzi nic dziwnego, że próbowali tak się bronić. Na początku wszystkie koncepcje były obronne, rozwijanie się do obrony, tak? No, ale w końcu przyszedł plan 17, który od tak odmienił całą tą koncepcję i zamiast się bronić, to hura naprzód i ku zwycięstwu. Mniej więcej w ten sposób, tak, to zdecydowano. W związku z tym mamy na tym planie, tak, wojennym same strzałki czerwone, tak. Francuzi zamierzali atakować, tak, w razie jak dojdzie do wojny z Niemcami. Nie chcieli się bronić, chcieli po prostu atakować, tak. Zwłaszcza, proszę zwrócić uwagę, tutaj Ardeny, tak, znane bardziej z II wojny światowej, ale i w pierwszej tam
było wesoło, tak? Bo właśnie dochodziło do walk spotkaniowych w 2014 roku, a one się charakteryzują tym, że obie strony próbują nacierać, tak? W związku z tym obie działają agresywnie, posyłają kolejne siły i nie wiedzą, co z tego wyjdzie, tak? Więc w początkowej fazie straty są duże, tak? Do momentu, kto nie ustali się, kto tutaj ma przewagę. Więc to tyle, jeżeli chodzi o plany wojenne. Kilka słów na temat organizacji. Mamy tutaj zarówno korpus armijny niemiecki, jak i korpus rezerwowy, tak? Armee Korps i Reserve Korps. Różnica, tak, w batalionach: 24 bataliony regularne, 25 rezerwowy, 6 szwadronów obydwa, ale tu jest, co jest kluczowe, 28 baterii artylerii ma korpus regularny, a tylko 12 rezerwowy. I to nie jest tylko liczba, ale i jakość. O ile korpus rezerwowy dysponuje 2 pułkami po 2 dywizjony armat, 7-7, o tyle korpus armijny dysponował 2 brygadami, w których były po 2 pułki, każdy po 2 dywizjony, ale w każdej brygadzie jeden pułk miał jeden dywizjon haubic, tak, 10,5 cm, więc siła ognia korpusu regularnego niemieckiego znacznie przewyższała to, co mógł zaoferować korpus rezerwowy. Dywizja kawalerii zaś to jest 6 pułków kawalerii, tak, i zaledwie dywizjon artylerii konnej składający się z 3 baterii po 4 armaty. Jeżeli chodzi o siły francuskie, tak, tu mam tu rezerwę dywizjonalną, jak nie mam, to chodzi o dywizję terytorialną. Tak, główną bolączką sił francuskich była artyleria, tak, wbrew pozorom, bo tu nie chodzi o te mnóstwo armat 7-7, które się spisywały w podstawowych rolach bojowych jak najbardziej świetnie, doskonale wręcz, ale przy tym było artylerii ciężkiej, tak, więc tu mamy na szczeblu, aż 3 szczeblu każdej dywizji, 3 dywizjonowy pułk artylerii. Następnie mamy jeszcze na szczeblu korpusu 4-dywizjonowy pułk artylerii, tak, jeszcze mamy brygadę piechoty na szczeblu korpusu, natomiast artyleria ciężka to albo była, albo jej najczęściej nie było po prostu. Tak, jeżeli chodzi o kawalerię, no widać, że jest wyraźnie bardzo podobnie zorganizowana jak niemiecka, tylko też ma słabszą artylerię, zaledwie 2 baterie. W przypadku sił brytyjskich, tak, dywizja piechoty jest, zresztą tu mam wywiad, polecam, jak ktoś nie widział, z profesorem Korzeniowskim na temat BF, on to szczegółowo tłumaczy, tu tylko jako przykład, że jest zupełnie inna organizacja, 3 brygady piechoty, każda po 4 bataliony, nie ma szczebla pułkowego, tak, co ciekawe, mamy też baterię ciężkiej artylerii, tak, oprócz dywizjonów haubic czy armat. No i dywizja kawalerii też podobnie, aczkolwiek czterobrygadowa, tak, i ma za to znowu silniejszą artylerię, także Brytyjczycy troszkę odstawali. Te, mam nadzieję, wyjaśnienie pomoże w zrozumieniu, tak, czym jest dywizja, bo na tych wszystkich strzałkach, mapach dywizja widać jedna drugiej równa nie jest. Tutaj właśnie mamy to wyjaśnienie, tak, dlaczego równa nie jest, zestawienie, tak, bataliony i działa, no tutaj przede wszystkim widać, tak, siłę po prostu w artylerii, tak, gdzie niemiecka była jednak silniejsza, tak, to w nawiasie to są 24 karabiny maszynowe, więc pod tym względem jednak karabiny maszynowe wszyscy mniej więcej tyle samo. No ale tu należy jeszcze dodać ten na szczeblu korpusu, tak, że Niemcy mieli, przypadało na dywizję, tak, 8 dział ciężkich, natomiast we Francji z korpuśnych aż 30-32, tylko to były głównie armaty 75, tak, więc i tak Niemcy mieli większą siłę ognia, tak, dlatego mamy porównanie dywizji kawalerii, czy też terytorialnej, bądź rezerwowej, które były w obydwu przypadkach dużo słabsze. Kilka słów na temat kadry. I to naprawdę kilka, i tylko dowódców armii, bo można byłoby o tym nakręcić serial.
Józef Joffre pod koniec 1916 roku został awansowany marszałkiem, a później był szefem francuskiej misji w USA. Także jemu się kariera potoczyła tak w sumie jako wódz naczelny tą całą koncepcję bitwy nad Marą wymyślił. Ferdinand Foch, tak, później marszałek Francji, także i Polski, tutaj w czasie bitwy nad Marną dowodził 9. Armią. Był to teoretyk wojskowy, agresywny w działaniach. Zaczynał od dowództwa 20. Korpusu Armijnego, potem został dowódcą armii tuż w przededniu właściwie bitwy, a skończył jako głównodowodzący armii sprzymierzony. Louis Franche d'Esperey został dowódcą wschodniej grupy armii, później północnej grupy armii, ale tutaj Niemcy mu w maju 18 roku sprawili łomot tym razem, a wojnę zakończył na froncie salonickim jako dowódca Armii Orientu, przeprowadzając udaną operację, która doprowadziła do kapitulacji Bułgarii. Michel-Joseph Monory, przepraszam za mój francuski, tutaj jego mizeria z całą mocą uderza przy tym nazwisku, został ciężko ranny w 1915 roku w oko. Tam był snajper niemiecki, go trafił i zakończył swoją służbę. Joseph Gallieni, to on miał swoją karierę jako administrator w różnych koloniach, m.in. na Madagaskarze. W czasie bitwy nad Marną gubernator wojskowy Paryża się przyczynił do zwycięstwa, tak, podsyłając do 6. Armii posiłki. Następnie był ministrem wojny, ale tutaj trochę z Joffrem się pokłócił i odszedł z tego stanowiska w marcu 1916 roku. No, Sir John French, tak, dowódca BF, no, tutaj mu z czasem krytyka na tyłach rosła. Po bitwie pod Lys, nie mam zielonego pojęcia, jak to wymówić, został zdjęty ze stanowiska, został dowódcą czegoś, co tutaj nie znam brytyjskiej struktury, tak, ale skoro to się zajmowało doszkalaniem i wysyłaniem jednostek na kontynent, no to bym powiedział, że to był dowódca wojsk zapasowych, tak, niemieckiej Einsatzheer w Wielkiej Brytanii. No, Helmut Hrabia von Moltke, tak, młodszy. On został zdjęty de facto, tak, bo nie de jure, bo to głupio było zdjąć po bitwie kogoś i mówić, że tę bitwę się wygrało, tak więc dla celów propagandowych von Falkenhayn został najpierw jego jakimś tam doradcą czy czymś w stylu, ale fakt, że Moltke podupadł niesamowicie na zdrowie, tak, kosztowało go to mnóstwo zdrowia, nerwy jego nie wytrzymywały, nie nadawał się do tego stanowiska po prostu. No i po bitwie odszedł. Generał von Kluck, taki agresywny, zadziorny, tak, ponoć mu powiedziano, że będzie tak, że na grach wojennych miał zwyczaj wysforowywać się do przodu, że ponoć mu powiedziałeś, że jak zrobisz tak na prawdziwej wojnie, to ją przegramy. No, to zrobił. Został ranny w 15 roku i do służby czynnej nie wrócił. Generał von Bülow, co ciekawe, w styczniu 15 roku został mianowany marszałkiem, to znaczy miał po prostu konekcję i był lubiany, tak, przez Wilhelma, niekoniecznie, że się umiał dowodzić, tak, bo z Kluckiem się nie dogadywali wcale przez całą kampanię. Później miał zawał serca, tak, i w 16 roku odszedł na emeryturę. Generał Max Baron von Hausen, dowódca saskiej III Armii, czyli armii, która w przypadku tych zbrodni w Belgii się całkiem no, na niekorzyść wyróżniła, tak, w czasie bitwy nad Marną, no, był chory, podupadł na zdrowiu. Generalnie został zdjęty, zamiast wstąpiony przez generała von Einema i do służby czynnej już nie wrócił. Jeżeli chodzi o działania w końcu sierpnia, tak, bo pomijamy tu niemieckie rozpoczęcie wojny, zdobycia twierdzy Liège, tak, później mamy Namur, tak, Maubeuge, tu jest akurat oblężone, bitwę pod Mont, tak, z Brytyjczykami, no, to generalnie są rzeczy, które chociażby film, tak, już nie mówiąc o książce, na to zasługuje. Mam nadzieję, że książka o bitwie pod Mont powstanie, nawet potencjalny autor się znalazł. W każdym razie ta niemiecka fala, tak, uderzeniowa szła dalej. Francuzi na swoim lewym skrzydle nie byli w stanie jej powstrzymać. Francuskie ataki
prowadzone tu, tak, udało im się zdobyć Miluzę, ale zostali stamtąd wyrzuceni. W związku z tym generalnie rzecz biorąc, to była katastrofa, tak, armii francuskiej. Ogromne straty, które nic nie dały. A tymczasem niemieckie prawe skrzydło tak zaczęło się zbliżać niebezpiecznie w kierunku Paryża. Tak? I w zasadzie kluczowe z tego wszystkiego jest to, że Niemcy skręcili. Tak? Przestali iść prosto na Paryż. Proszę zwrócić uwagę, że plan Schlieffena nakazywał im pójście tędy, co było już zupełnie nierealne. To nie było takiej możliwości, żeby iść tam, nie było czym się zasłonić od strony Paryża. Też to był potężny węzeł kolejowy i twierdza. Tak? Pamiętajmy o tym, że to była twierdza. Zresztą jest tutaj tam na mapie zaznaczone i węzeł kolejowy. W związku z tym aż prosiło się o przerzucanie sił i ewentualne manewry. Tak, w ten sposób można twierdzy użyć ofensywnie. Nie to, że forty będą się przemieszczały, tak, ale pod ich osłoną można skoncentrować siły, które można rzucić w inne miejsce. Tak? I tutaj sprzymierzeni się cofnęli, tak, wpuszczając Niemców w głąb, tak, i są dwa takie zawiasy. Pierwszy to jest Paryż, a drugi to jest Verdun, tak. Pomiędzy tym odbył się ruch, tak, i moim zdaniem odwrót przymierzonych mógł być na kolejną rzekę, tak. Tu ich trochę jeszcze było. Było jeszcze pole manewru, gdzie można byłoby Niemców wciągnąć, tak, a jednocześnie zmusić ich do osłony swoich skrzydeł, które by się przecież wydłużały, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, czas pracował na korzyść sprzymierzonych, tak? Oprócz wydłużania się tych skrzydeł, jeszcze wydłużały się niemieckie linie zaopatrzeniowe, oczywiście, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, sytuacja mimo klęsk, tak, francuskich, zarówno tutaj w działaniach ofensywnych, jak i tutaj w działaniach defensywnych, to sytuacja Francji wcale nie była taka dramatyczna, tak? Po prostu opór już zaczynał tężeć, a niemieckie tempo natarcia padało. Tak, zresztą żołnierze byli już naprawdę wyczerpani wielokilometrowymi marszami, tak, a sierpień, tak, to nie jest pogoda, tak, a w sam raz na spacer w kurzu, tak, w pełnym oporządzeniu z ciężkim plecakiem i ciężkim mundurze. Tak więc to pamiętajmy, że żołnierze byli wyczerpani, istnieje coś takiego jak straty marszowe. Tak więc to jest sytuacja z 5 września 1916 roku, moment, w którym rozpoczyna się bitwa nad Marną, o której za chwilę. Bitwa zaczęła się 5 września i to wcześniej niż by się wszyscy spodziewali, tak? To znaczy Francuzi, zwłaszcza, którzy to zaplanowali. Tutaj mamy Ok i armia francuska, 6 armia generała Manohy, jeżeli dobrze to wymawiam, ale chyba niekoniecznie, proszę mi mój francuski wybaczyć. Ona miała zajść z zaskoczenia Niemców, którzy nacierali w kierunku południowo-wschodnim, tak? I po prostu tutaj zaatakowała. Ale generał von Gronau, dowódca 4. Korpusu Rezerwowego, całkiem umiejętnie tutaj obronę poprowadził. I Niemcy mieli czas na reakcję, tak? Francuzi poniekąd odkryli już wówczas swoje karty, tak? Tutaj widać dramatyczne, tak, marsze z punktu widzenia żołnierzy, ponieważ strzałki przerywane są 5 września, a 6 września, jak mamy strzałki ciągłe, tak? Czyli jednego dnia szli na południe, a następnego dnia zawracali, tak? Trzeba było koniecznie, tak, to 4. korpus rozciągnięto i 2. korpus, który te siły miał osłaniać po prostu od Paryża, co było też dość takim szalonym pomysłem, zostawić sobie tą potężną twierdzę i węzeł kolejowy, no, z grubsza na skrzydłach słabo osłoniętych, tak, więc generalnie rzecz biorąc, to już był pewien problem. Niemniej jednak niemiecki dowódca, tak, generał von Kluck, zdołał zgromadzić siły, tak, i to zagrożenie dla swojej flanki wówczas dał radę w ciągu 5 i 6 września zneutralizować. Natomiast no, Bew 5 akurat się jeszcze do wroga nie zbliżał, dopiero 6, jak widać, zaczął tą swoją operację, tak. Tutaj mamy francuską 5. armię generała Franche d'Esperey,
Ale dobrze, wymówiłem tak, tutaj mamy rozgraniczenie, tak, między armią Kluka a siłami von Bülowa, więc widać, jak bardzo, tak, 6 tutaj zaczęły się intensywne walki, tak, tu mamy te bagna Saint-Gon, tak, które ograniczały możliwość natarcia, tak, no nie dało się przez bagna przejść, więc trzeba było wąskimi kanałami albo je obchodzić, to narobiło one trochę zamieszania w całej koncepcji natarcia, ale tutaj widać, że na odcinku, jeszcze tutaj mamy też 9. francuską armię, 9. armię generała Focha, tak, tego właśnie późniejszego marszałka Polski między innymi, i 5. armię François d'Esperey. I tu były ostre walki, tak, zwłaszcza 6-5 września generał Hausen dał swoim wyczerpanym żołnierzom odpocząć, tak, nie było to potrzebne, żeby on akurat wtedy jakąś operację przeprowadzał, więc generalnie jego siły nie robiły nic, tak. Pominę tutaj to, co działo się dalej, tak, bo to można byłoby naprawdę nakręcić cały cykl filmów, a nie ten tylko jeden. W każdym razie, co ciekawe, zgrupowanie 3. armii Hausena musiało już bardzo szybko się rozdzielić na dwie części i operować w zasadzie. Część przyklejona była do Bülowa, część do niemieckiej 4. armii. Także generalnie rzecz biorąc, 5, tak, ten atak zaskoczenia się nie udał. Niemcy zaczęli przegrupowanie, no ale właśnie ten kluczowy styk między siłami 1. i 2. armii zaczął być rozrywany, czyli to, co spowodowało, przyczyniło się do porażki. W ostatecznym rozrachunku przyczyniło się do porażki, zaczęło się już właśnie wówczas, tak, na samym początku tejże bitwy. Jeżeli chodzi o 7 września, to najbardziej znanym chyba elementem bitwy nad Marną jest tutaj właśnie, mamy 7. dywizję piechoty, tak. Ona przybyła do Paryża tego dnia i została jedna brygada tej dywizji właśnie. Sama brygada, 2 pułki piechoty zostały załadowane na te 1200 taksówek i wysłane na front, reszta dojechała koleją, tak więc większe siły, bo 2. brygada plus artyleria dojechały koleją, ale nikt nie pamięta o tej kolei. Wszyscy pamiętają o tych taksówkach, tak? No ale to było nie było jakiś wyczyn, jakaś improwizacja, tak, generał Gallieni jako gubernator wojskowy Paryża rzeczywiście się tutaj sprawdził. Generalnie nad Ork trwają ostre walki, jak widać, tak? Tutaj obie strony się przeskrzydlają i działają ofensywnie. W nocy z 6 na 7 września generał von Kluck, dowodzący 1. armią niemiecką, wydał rozkaz przegrupowania 3. i 9. korpusu nad Ork, tak, to zabrał ich mniej więcej stąd, tak, tu jest 17. i 18. dywizja, to jest 9. korpus, tu mamy 6. i 5. dywizję, to jest 3. korpus, w związku z tym z tego odcinka, tak, po prostu siły te rzucono tam. To spowodowało poważne problemy u generała von Bülowa. No, może jeszcze nie tego dnia, tak, ale już takie widmo, tak, fatum, niczym miecz nad bohaterami właśnie tragedii greckiej, ponieważ tutaj się zaczynało robić luka, tak, wypełniono ją, no nazwijmy to 2. korpusem kawalerii, tak, dotłumaczy dosłownie to wyższy dowódca kawalerii, Heere Kawalerii Commandeur, ale tu była kawaleria, tak, przez jakiś tam batalion strzelców nie była w stanie stawić skutecznego oporu, tak. I tutaj mamy zasadniczą różnicę pomiędzy Tannenbergiem a Marną. Zresztą generał von François napisał Marne Schlachtung Tannenberg, porównujący te dwie bitwy. Po prostu Francuzi z Brytyjczykami to nie Rosjanie, tak. Oni nie zamierzali czekać, aż jeden, drugi zostanie pobity i potem się ewentualnie wycofać albo wyrównać front czy coś, tylko po prostu jak zobaczyli, że jest luka, wyczuli, bo to się dało wyczuć, ruszyli do natarcia, tym bardziej w tę lukę, tak. Dlatego się nie udało powtórzyć nad Marną tego, co pod Tannenbergiem. Między innymi, tak, to jest jedna z wielu przyczyn, ale właśnie. I tutaj widać jeszcze właśnie
kolejne tak ostre starcia w pasie bólowa. No i proszę bardzo, to co mówiłem o bagnach Sangong, tak, po prostu terenie do przejścia i tutaj działania tylko na skrzydłach i to ograniczone, natomiast tutaj mamy nadchodzącą armię, trzecią armię generała Hausena, tak? Także już 7 września sytuacja robi się groźna dla Niemców, po prostu ze względu właśnie na tutaj powstającą lukę. 8 września sytuacja się zaczęła już dla Niemców bardzo poważnie komplikować. Wprawdzie, jak widać, nad Ork front się trzymał i francuskie próby natarcia niewiele dawały. Natomiast niestety dla nich siły kawalerii zostały odrzucone przez Brytyjczyków na północny brzeg Marny. Tak? Brytyjczycy nacierali, może trochę ironicznie powiem, dzielnie, tak, przepychając niemiecką kawalerię, podczas gdy tak naprawdę piąta armia krwawiła, spychając rzeczywiście w niemiecką piechotę, tak, a postępy Brytyjczyków nie były wcale dużo większe. To mówię trochę tak może i złośliwie, nie, ale często im się przypisuje to główne zwycięstwo. Tymczasem tak chyba nie do końca było. W każdym razie, tak jak już wspomniałem tutaj o tej francuskiej 5. armii, tak, tu mamy niemiecką 13. dywizję piechoty, która musiała się zawijać, tak, sytuacja von Bulowa jest bardzo nieciekawa. Wprawdzie siły 3. i 9. korpusu Kluk zdołał posłać nad Ork i tam naprawdę dowódca 6. armii naprawdę miał problemy, jak Gallieni zapisał, że był w ponurym nastroju, tak? To niemniej jednak to rozerwanie też zaczynało się komplikować. Natomiast tutaj mamy ciekawą rzecz, ponieważ francuskie armaty 75 mm, tak, były specjalnie projektowane do wojny manewrowej, tak? No więc co tutaj były walki o charakterze manewrowym, to też spisywały się całkiem nieźle i niejednokrotnie czytałem relacje o tym, jak to siały spustoszenie w szeregach niemieckich, czy wręcz zatrzymywały niemieckie natarcie. Więc trzeba było wymyślić sposób, żeby je zneutralizować. Tak? I w związku z tym generał Hausen, dowódca 3. armii, wymyślił poranne natarcie na bagnety. Proste, bez przygotowania artyleryjskiego. Ruszymy, tak, wczesnym rankiem, będzie mgła, będzie ciemno, artyleria nie będzie mogła strzelać, po prostu zakujemy Francuzów bagnetami. Tak? Zapewnił sobie tutaj współdziałanie gwardii, czyli lewego skrzydła von Bulowa, i ruszył do natarcia, które, jak widać po samych strzałkach, rzeczywiście wrażenie zrobiło. Tak? Tutaj też przywołam po raz kolejny, to chyba był generał von François, nie sądzę, żeby ktoś inny o tym samym nazwisku, w każdym razie w artykule w niemieckiej prasie wojskowej, niestety już nie pamiętam w jakim czasopiśmie, ale tytuł Der Nachtgefechte, czyli o walkach nocnych, napisał coś, co w wolnym tłumaczeniu można rzucić tak, że w boju nocnym wygrywa ta strona, której oficerowie głośniej krzyczą hura. Tak? Bo to jest kwestia morale. Przygotować, poplanować można, i tak robi się wielki kocioł i po prostu taka odwaga i determinacja, a niekoniecznie przewaga sprzętowa i techniczna. W związku z tym tutaj mamy właśnie tego efekty. Niemniej jednak wydarzyło się wówczas coś, co zasadniczo sprawę bitwy rozstrzygnęło. Oczywiście można obwiniać się, kto był tutaj najbardziej tak odpowiedzialny za tę porażkę, no ale niemniej jednak wydarzenie, w którym pułkownik Richard Hensch przybywa do sztabu 2. Armii Niemieckiej, tak, zresztą Hensch, pułkownik wysłany przez von Moltkego, tak, szefa sztabu generalnego, jako specjalny pełnomocnik z bardzo szerokimi kompetencjami, tak, czyli dowodzenie za pomocą pułkowników, przyjechał do Bulowa, tak, i taki drobiażdżek, że odwiedził jego kwaterę, to wszystkie dyszle wozów były skierowane na północ, tak, czyli jak gdyby, żeby można było szybko się wycofać na północ, a nie akurat kontynuować pościg na południe. I Bulow generalnie rzecz biorąc był trochę przygnębiony, tak, twierdził, że Kluk go zostawił, tak, że powinien się trzymać razem, a ten to popędził gdzieś tam, no to Ork rozerwał ten, on ma teraz problemy i chyba, no będą chyba problemy, tak,
I to jest mniej więcej takie zakończenie tego dnia i przy takim zakończeniu w zasadzie trudno się spodziewać, żeby tych problemów w dniu następnym nie było. No i 9 września, tak jak widać w rejonie Paryża nad Ork sytuacja wojsk francuskich jest niezaciekawa. Tak, wychodzi tutaj, przybyła brygada niemiecka, tak, od skrzydła też tutaj Niemcy prowadzą oskrzydlanie. Generalnie rzecz biorąc, gdyby to było osobnym, tak, polem bitwy, Niemcy by wygrali. No ale na ich nieszczęście nie było, tak? Mamy sytuację tutaj. Tak, Brytyjczycy, brygada Crevel ściągnięta, wydzielona po prostu pod dowództwem generała Crevela. No ale co jedna brygada piechoty mogłaby zrobić przeciwko całemu BF-owi, tak? Kawaleria po prostu poszła do tyłu, została odrzucona, no to za mało, tak? Nie dało rady, bo niby mamy dywizję dywizję kawalerii, tak, ale to należy pamiętać, że to jest bardzo słabo, tak, ponieważ każdy pułk piechoty to jest de facto ekwiwalent batalionu, znaczy każdy pułk kawalerii to jest ekwiwalent batalionu piechoty, mniej więcej w ten sposób to nawet zresztą spieszano później, także to były siły niewielkie, które się do tego zadania nie nadawały, tak, no, Brytyjczycy przyjechali tu, natomiast piąta armia francuska, również z korpusem kawalerii Como, tak, tu aż pod Château Thierry się wdali, też odepchnęli, tak, tutaj flankę von Bulowa, więc tu sytuacja po prostu była dramatyczna, tak, między pierwszą a drugą armią powstała taka luka, której się już nie dało załatać, zresztą nie było czym jej załatać, tak. I co ciekawe, tutaj mamy cały czas Niemców w natarciu, tak, trzecia armia niemiecka idzie naprzód, gwardia, tak, pruska, tak, korpus gwardii idzie cały czas naprzód i tutaj przychodzi w tym momencie, tak, decyzja, to już kwestia analizy, kto, co, jak, dlaczego, to też trochę w książce na ten temat jest, ale to naprawdę jest tylko tak po łebkach, tak, bo można byłoby samą książkę o tej decyzji napisać, a zwłaszcza o jej w literaturze. W każdym razie decyzja zapada taka, że należy się wycofać. Tak? Oczywiście założenie było takie, że się wycofamy, uporządkujemy szyki i ruszymy znowu, tak? No ale to się nie udało. W każdym razie po prostu było zagrożenie, że raport Hensha bodaj był pesymistyczny, że być może uda się uratować Kluka, tak? Bo on już jest praktycznie okrążony. No, do tego okrążenia jeszcze trochę brakowało, tak? Ale sytuacja rzeczywiście była niezaciekawa, ponieważ te siły no, było pewne, że będą nacierały dalej w kierunku północnym, tak? I jak zapadła decyzja odwrotu, no to wiadomo, no ci tutaj to sobie zdawali sprawę dlaczego, tak? Natomiast ci, którzy atakowali w tym miejscu, czy w tym miejscu, tak? No, oni zwyciężali, tak? Robili to, co od nich oczekiwano i nagle mają wycofywać się, no to trochę było tak dla morale niekoniecznie dobre, tak? Podminowało je trochę, no ale innego wyboru nie było. Siły Bulowa, tak? Swoją drogą Bulow też tu miał za dużo sił, tak? Mógł przesłać stąd tu, nie? Spróbować w ten sposób zadziałać, bo miał do Kluka miał pretensje dokładnie o to samo, że Kluk zabrał siły ze styku i przesłał je tam, gdzie jemu szło, tak? A on zrobił tak, że nie przesłał, tak? Że kontynuował swoje natarcie, nie dbając o połączenie von Kluka, tak? Zresztą współpraca między nimi się nie układała przez cały zresztą czas. No to właściwie tak, 9. Dlatego niektóre polskie literaturze się w małej encyklopedii wojskowej kończy się bitwa nad Marną 9 września, natomiast niemiecka, tak, taki wykaz bitew to ciągnie to do 12, czyli włącza również tę fazę odwrotu, tak, tu mamy 9 rozstrzygnięcie bitwy, tak, ale no jeszcze potem jest co dalej będzie, tak, do 12 trwa jeszcze odwrót na linii rzeki N, o ile dobrze wymawia. To z niemieckiej mapy jest się trochę propagandowo pokazywać, że tu i tam wygrywali. No niemniej jednak taka była prawda. Tu Francuzi byli w odwrocie, tak? Ich siły poniosły porażkę. Tu Brytyjczycy i Francuzi w znacznym natarciu, tak? Widać wyraźnie, że po prostu tego się nie dało zatrzymać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o 9 armię, tak? To jest... Znaczy, tutaj mamy jeszcze 5 armię, tak, która naciera, ale spotyka się z obroną, natomiast 9 armia
po prostu się wycofuje. Tak? Tutaj Niemcy znowu już wygrywali. Tak? To widać wyraźnie, że Francja przypomina tutaj drzwi obrotowe, tak? Ale generalnie sukcesy te nie miały znaczenia, ponieważ no, w całej bitwie się nie udało tego wykorzystać i sytuacja no, po prostu zmusiła Niemców do odwrotu, tak, odskoki następowały etapami, wymieszano, tworzono doraźne grupy, tak, bo były przemieszane, tak, więc tworzono doraźne grupy i im podporządkowano to, co było najbliżej i dopiero jak dotarły na miejsce, to uporządkowywano. Tylne straże robiono z tego, co było właśnie oddzielone, bo to i tak, że tak powiem, był bałagan, więc to wykorzystywano wtedy do tylnych straży, to co było zwarte, co starano się wycofywać najpierw. W każdym razie na odwrót też dał w kość te marsze intensywne żołnierzom, tak, ale ostatecznie na rozrachunku alianci tej linii obrony nowej nie przełamali. Tak. Oczywiście niemieckie prawe skrzydło wisiało w powietrzu, tak? I to generalnie było początkiem tego, co nazywamy wyścigiem do morza, tak? No bo odtąd aż do granicy szwajcarskiej sytuacja była ustabilizowana. Odtąd do kanału La Manche? Nie. No więc trzeba było jeszcze tam poszukać rozstrzygnięcia, jeżeli ktoś tę wojnę rozstrzygnąć zamierzał. Ale to już są historyjne, to mogę polecić Izera i Krzysztofa Marcinka, zresztą mam na kanale recenzję, zdaje się, tej książki. Bitwa nad Marną zakończyła niemieckie marzenia o realizacji planu Schlieffena. Tak, po prostu szybka kampania, szybkie pokonanie Francji okazało się niemożliwe. Wręcz inicjatywa wymknęła się na chwilę, tak, właśnie potem odzyskali z ich rok, tak? Musieli się wycofać, umocnić i pomyśleć, co dalej. Przyszły korpusy rezerwowe, pchnięto je, doszło do bitwy pod Ypres. Tam je zmarnowano. Generalnie rzecz biorąc, perspektywa zwycięstwa na zachodzie od Niemców się bardzo oddalała. Dopiero w 1918 roku ponownie się pojawili nad Marną, tak? A od tego czasu to w zasadzie z małymi wyjątkami, tak mało chlubnymi jak Verdun, byli defensywnie na froncie zachodnim. To rozstrzygnęło, moim zdaniem, była kluczowa i najważniejsza bitwa tej wojny. Oczywiście, gdyby ją Niemcy wygrali, tak, to w zasadzie no, należałoby walczyć dalej, tak, ponieważ no, weźmy przykład z wojny francusko-pruskiej 1870-71. Tam oblężenie Paryża i klęska wszystkiego, co Francuzi posłali, nie spowodowała załamania się narodu francuskiego. Pozostaje uważać, że tak samo byłoby w 14 roku, zwłaszcza, że byłoby jednak wsparcie sojusznicze. Także jakby Niemcy chcieli kontynuować swoje sukcesy, musieli wygrać, ale to zwycięstwo nad Marną nie rozstrzygałoby wojny na jej korzyść. Po prostu pozostawiałoby nadal te opcje otwarte. Natomiast zwycięstwo francuskie te opcje zasadniczo rzecz biorąc zamknę. Co Niemcy mogli zrobić lepiej? Tak? No przede wszystkim mogli lepiej używać swojej kawalerii. Tak? Nie wiadomo, czy ona by coś dała, ale próby tak szarżowania na piechotę no, nie kończyły się najlepiej. Tak. Właściwie kawaleria została też rozdzielona tak, pomiędzy poszczególne armie, po przydzielonym tych wyższych dowództwów kawalerii, czyli w praktyce korpusy. I to nie było takie zgrupowanie, które mogłoby jakiś rajd wykonać. Tak. No, na początku rzeczywiście było w stanie zrobić rozpoznanie pomiędzy terenu, pomiędzy koncentrującymi się armiami, ale w momencie, w którym te armie się rozwinęły do walki, tak, to kawaleria już nie miała pola manewru, nie miała gdzie się znaleźć. Tak. A przecież cały czas prawa flanka niemiecka była wolna. Tak. Można by sobie wyobrazić, co by się stało z szóstą armią, tak, gdyby jej na tyły zaczęła wychodzić kawaleria od samego razu, tak, od samego początku. No to już są takie oczywiście gdybania. Niemniej jednak bitwa nad Marną została zdecydowanie zakończona sukcesem strony alianckiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. A jeżeli się spodobał, to bardzo proszę o polubienie. Proszę też o komentarz, jeżeli ktoś ma pozytywny czy negatywny. Wszystkie czytam. A także, jeżeli komuś się naprawdę spodobał, to proszę o subskrybowanie tego kanału. Jeżeli komuś film się naprawdę spodobał, to ma możliwość wsparcia mojej pracy, czy to poprzez postawienie kawy, czy poprzez zostanie patronem. Ale ponieważ ja lubię nagrywanie filmów, lubię mówić, tak, a jak widzę, ludzie lubią słuchać, więc i tak to będę robił. Ale jak ktoś mi chce pomóc, będę bardzo wdzięczny.
Tutaj z lipca, ale no w sierpniu, przynajmniej na początku, lista jest taka sama, patronów. Dziękuję wam serdecznie. I teraz tutaj też za postawienie kawy w lipcu jeszcze. Za chwilę na ekranie pojawią się wybrane filmy. Jeżeli ktoś ich nie widział, zachęcam do zapoznania się z nimi.